Przed wami pan Aldo Vargas. Dzień dobry. Serdecznie wszystkich witam i wygląda na to, że słońce nam będzie dzisiaj sprzyjać. Wiem, że w innych częściach kraju pada bardzo mocno deszcz i trzymamy za to kciuki, żeby pogoda była taka przez cały dzień. Więc tak, jak zostałem przedstawiony, owszem, ja tutaj przedstawiam projekt Smart Rural 21, który jest taką inicjatywą komisji, dzięki której chce ona troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat tego, co można, powiedzmy, zaproponować i co takiego może być przedstawione później w podejściu do rozwoju, powiedzmy, rolnictwa na bardziej zaawansowanym poziomie w Europie w nadchodzących latach. Będę tutaj przerzucać. Więc pierwsze podstawowe pytanie jest takie, czym jest smart village, inteligentna wioska? To jest termin, który jest bardzo nowy i do tej pory jeszcze on tak naprawdę się rozwija i określa. I w ramach tego projektu staramy się dowiedzieć, co takiego inteligentne wioski mogą wnieść, czym mogą być w ogóle w Europie. I mamy tylko kilka takich bardzo ogólnych wskazówek. Przepraszam, prezentacja jest po angielsku, dlatego że ona jest bardzo świeża i będę w zasadzie o niej mówił oczywiście po polsku. Więc ogólnie to, czego szukamy i będziemy tutaj wspierać, to są wszelkiego rodzaju innowacje, które są inteligentne w sensie takim, że mogą dotyczyć bardzo różnych sfer, czy to sfery produkcji, czy to sfery technologii, czy to sfery działań społecznych, czy to digitalizacji, cyfryzacji w samej, powiedzmy, wsi. Ale najlepiej oczywiście, żeby te wszystkie elementy były ze sobą połączone i żeby one wspólnie dały jakiś jeden wspólny wyraz tego, czym smart wioska jest w tym wypadku w Polsce, ale przede wszystkim w Europie. Dlatego, że celem, powiedzmy, takim to, co będzie premiowane pod koniec, to jest to, że to, za pomocą tego, co tutaj uzyskamy, rozwinięte zostaną wskazówki dla innych wiosek w Europie. Więc proces wyboru wiosek smart rozpoczął się w tym roku i akurat trafił bezpośrednio na pandemię. I z tego też tytułu został termin troszeczkę wydłużony. Początkowo zakładano, że będzie wybranych 17, docelowo 17 wiosek. Z 5, które były wybrane wstępnie w okresie, powiedzmy, od końca zeszłego roku do mniej więcej marca. 5 wiosek wstępnie wybranych, które wyznaczyły pewien taki bardzo ogólny kierunek, a potem już ten właściwy nabór projektów na smart wioski. I ponieważ sukces tego naboru był ogromny, w bardzo wielu krajach złożono niezliczoną ilość wniosków. W Hiszpanii, we Włoszech było ponad 120 złożonych wniosków. W innych krajach trochę mniej, w Polsce było tych wniosków 14 i było bardzo ciężko wybrać, powiedzmy, te najlepsze propozycje. Ale w sposób wyraźny Tomaszyn tutaj bardzo mocno się odznaczył propozycją i ta propozycja ostoi natury była wyraźnie bardzo dobrze przygotowana, więc akurat w przypadku Polski, tej smart wioski w Polsce, nie było specjalnie wątpliwości, że to będzie właściwy wybór. I ogólnie jest tak, że cały proces będzie przebiegał w pewien określony sposób. To znaczy od momentu wyboru, tak jak teraz, kolejne kroki będą polegać na tym, że opracowana będzie strategia dla smart wioski, potem ta strategia zostanie, powiedzmy, doposażona o pewną wiedzę, o pewne wsparcie i potem będzie przez okres w całości trwający 2,5 roku
będzie rozwijana, będą rozwijane te rozwiązania i te pomysły, które będą określone w strategii Smart Village. Tak jak mówiłem, 5 początkowych wiosek wybranych i potem kolejnych 12, przy czym tak się złożyło, że ponieważ sukces tego naboru był tak duży w Europie, że postanowiono dokoptować kolejne 4. W niektórych krajach, gdzie tych wiosek było szczególnie dużo, które się zgłosiły, postanowiono zwiększyć pulę o kolejne 4 i z początkowych planowanych 17 zrobiło się 21. I te 21 akurat bardzo dobrze nam pasuje, dlatego że pasuje też do nazwy całego projektu, czyli Smart Rural 21. Kilka krajów niestety nie miało wystarczająco dobrych, złożonych propozycji, przy czym zainteresowanie również było, więc będziemy o tych wynikach również informować w tamtych krajach, w których coś się było za mało zainteresowań ze strony wiosek. Te początkowe 5 wiosek, które zostały wyłonione, będzie cały czas wsparcie dla nich udzielane, ale one służą troszeczkę, te pierwsze 5, które się zgłosiły, będą troszeczkę służyły jako taki, powiedzmy, wstępny model tego, co można zrobić w ramach rozwoju smart wioski, przy czym one są między sobą bardzo różne. Wybrano je przede wszystkim nie tylko na propozycje, ale również na zróżnicowanie pomiędzy nimi, bo są znajdują się w bardzo wielu różnych stronach Europy, więc są różne uwarunkowania klimatyczne, geograficzne, ludnościowe, technologiczne, etc., etc. Niektóre są bardziej skupione na tym, jak wygląda produkcja rolna, inne na tym, jak można społeczeństwo dostosować do zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych współczesnego świata. Oprócz samego procesu wspierania ściśle wiosek wybranych w projekcie, rozpoczynamy również drugi proces, który się nazywa Come Along, czyli chodźcie z nami. Jest to proces, dzięki któremu inne wioski w danym kraju, w tym wypadku w Polsce, jeśli chcą, mogą dołączyć do tego całego procesu i uczestniczyć już nie z takim pełnym wsparciem jak te wybrane wioski, ale mogą uczestniczyć w tym procesie rozwoju własnej strategii Smart Village, inteligentnej wioski, o ile tylko zaangażują się w robienie tego rodzaju działań, czyli w rozwinięcie strategii inteligentnej wioski i zaangażują się w wypracowanie wszelkich działań, które w ramach tej strategii zostaną określone. Jakie są, to jest właśnie informacja o tym Come Along, czyli chodźcie z nami o tym procesie, żeby kolejne wioski, jeśli chcą, to mogą dołączyć, ale ze swoimi własnymi, powiedzmy, zasobami. W zasadzie na tym slajdzie tutaj skończę, żeby nie przedłużać. Powiem tylko tyle, że teraz to, co czeka Ostoje Natury, to jest do listopada tego roku opracowanie już tej strategii, przy czym ona nie musi być wymyślona od zera. Najlepiej jest wtedy, kiedy opiera się o to, co Ostoje Natury już ma wypracowane, i dalej ten proces będzie się toczył przez, właśnie tak jak powiedziałem, przez kolejne miesiące, żeby wypracować działania, które będą wspierane przez nas i potem przez 2,5 roku w całości, znaczy się, będziemy patrzeć, jak te działania są realizowane. I cokolwiek będzie wypracowane tutaj, będzie również takim pomysłem i wsparciem dla rozwoju, jak to się mówi po polsku, wspólnej polityki rolnej, przepraszam, bo cały czas operuję terminami angielskimi. Wspólna polityka rolna dla konkretnych krajów i oczywiście dla całej Unii Europejskiej. To tyle z mojej strony. Trzymam kciuki za Ostoje Natury i będziemy tutaj częstymi gośćmi, mam nadzieję.